Witam bardzo serdecznie z tej strony Net3End i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition wersja PlayStation 3. Jest już na wstępie powiem, że parę odcinków różnych u mnie na kanale będzie niestety z moim chrapliwym głosem, ponieważ no niestety troszeczkę mi się rozchorowało i bardzo przepraszam za wszelkiego rodzaju kaszle, charki, niepożądane jakieś dźwięki. Będę się starał jak najmniej tego typu rzeczy na mikrofonie dawać. Jeżeli już tak będzie, będzie tak ostro, że będę musiał kasznąć, no to wyłączę mikrofon i wtedy nie będę komentował. I tyle, no póki nie wyzdrowieję, no to niestety będzie taka niezbyt przyjemna dla mnie i tak jest rzecz, nie lubię chorować, ale już skończmy już o mojej chorobie i zaczniemy w końcu gameplay. Just like your mother. Father! No i właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, Arkham to jest niezły symulant i manipuluje dosłownie wszystkimi tutaj bohaterami, nawet swoją własną córką, o czym później się przekonamy, ale już nie uprzedzajmy faktów. Nie mam zamiaru tutaj dużo spoilować.
mogą się zdarzyć osoby, które w ogóle nie grały w te gry. Tak jak ja nie grałem w dużo starsze takie gierki NES-owe, SNES-owe i inne rzeczy i nadrabiałem to dopiero teraz. Przy na przykład NES-ie czy SNES-ie Mini. A niektórzy, tak jak ja na przykład, nadrabiają gry z PlayStation 2, z PlayStation 3, i nawet i 4. No i przy okazji grając w nowsze tytuły. Zobaczymy, czy coś tu możemy. Ja raczej, tak jak już mówiłem, zostaję przy shotgunie i pistoletach. Oraz przy Rebellionie i Angi i Rudre. Tu już mamy gdzieś około 11 tysięcy. Tak się zastanawiam, czy na coś nas stać tutaj. No, na Purple Orba. Ale zastanawiam się też między tym tutaj pistoletami. One raczej mają słabe. Słaby zasięg i raczej może nie tyle co zasięg, Boże, co ja gadam. Słaby damage ogólnie mają te bronie. Bardziej jako dodatek niż jako broń dorównująca tym Devil Arm. Czyli tymi mieczami, różnymi innymi broniami dziwacznymi nazywane Devil Arms. Także może na razie sobie odpuszczę. Zainwestuję tutaj w życie i w Devil Triggera póki co, a później pomyślimy nad resztą. Czy jakieś akcje? No, tutaj Jetstream, ale dobra. To na razie tyle co do stylu. Właściwie to tak jak mówię, no nie za często ze Swordmastera też korzystam. Chociaż możemy sobie troszeczkę go nabić. Przeziębienie to okropna rzecz. A i cóż, już wielokrotnie próbowałem w tą i we w tą. Nagrywanie w 60 klatkach, nie wiem, jakiś jest problem. Już wyszedł nawet jakaś aktualizacja firmware'a, jakaś aktualizacja sterowników, aktualizacja samego programu Recentral. No i nic to nie dało. Dalej jest spadek klatkarzu i nie wiem po części w czym problem. Czy to jest problem komputera, czy po prostu
Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. I czemu tak spada ilość klatek. I jako, że w większości czasu nie zauważam jakiegokolwiek spadku płynności, oprócz jakiejś minimalnej tam w gameplayu samym, czyli po prostu, że gra spowalnia. Au. Tak to jest, jak się gada, ale żebym nie stracił wątku. Po prostu spada ilość klatek. Nie jest to związane z grą, tylko z wideo. Jeżeli zauważyliście w moim wideo w większości przypadku, że po prostu w 60 klatkach wideo spowalnia, tak powiedzmy, nie wiem. Według mnie to gdzieś spowalnia, powiedzmy, do 30, nie wiem, czy to jest faktycznie do 30. Czy po prostu spowalnia ilość klatek i nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, nie próbowałem, fakt faktem nie próbowałem. Nie próbowałem zmniejszyć z 60 do 50, bo to jest jedyna taka opcja, czyli 50, 60, 50 i 30. Także podejrzewam, że raczej nie miałoby to jakiejś większej zmiany, chociaż tak mi się wydaje, chociaż to tylko mi się wydaje, że YouTube ma jednak możliwość 50 klatek na sekundę odtwarzania, chociaż szczerze mówiąc ja w to nie wierzę. Jeżeli 60 klatek spadało do 50, nawet nie do 50, do gdzieś około 30, tak mi się wydaje oczywiście, miejscami tak to wygląda. Jakby spadało, powiedzmy, no nie, może nie do 30, a gdzieś tak to około 30, nie wiem, 45 czy coś. I nie wiem, w czym rzecz. Czy to urządzenie po prostu nie wydala? Czy jest coś pomiędzy przerzucaniem na gotowych tych fragmentów zapisywanych na dysk twardy, bo po to jest USB podłączenie, między innymi oprócz zasilania oczywiście, to przesyłanie właśnie gotowego pliku, tak jakby streamowanie tego pliku na dysk twardy. Także nie wiem, jeszcze popróbuję w 50 klatkach, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy to w ogóle da jakikolwiek efekt. Ale wciąż mam ten problem i nie wiem, jak go rozwiązać. Próbowałem już nawet na Free PC Mode, czyli nagrywanie na kartę SD oczywiście, no jakość jest gorsza, no bo nie nagrywa tam w maksymalnie 60 megabitach, tylko 16 megabitach. Chociaż tak czy inaczej YouTube ścina tę jakość dość dramatycznie. I powiem szczerze, że nie wiem, czy jest sens nagrywać na przykład w 60 megabitach w 1080p, no bo niestety jakoś jest po prostu z góry, bitrate jest z góry ustalony przez YouTube i ten YouTube'owski serwer no po prostu ścina tę jakość dramatycznie. Ja będę robił takie przerwy, no to tak jak mówię, no nie chcę tutaj wam kaszleć do mikrofonu. Jeżeli mi się zdarzy kaszlnąć, się tam nosem szurać, to jest standard u mnie.
Także z góry już przepraszam za takie te wszystkie niepożądane dźwięki ze strony mikrofonu. No na przykład faktem, że w grze jest parę takich dropów, ale... No właśnie, to są tacy przeciwnicy. A, serio? Ja muszę się tu na razie skupić. Generalnie, jeżeli jesteśmy odwróceni do nich przodem, to nie możemy ich zaatakować. Musimy stanąć tyłem. I dopiero wtedy zaatakować. Są to trochę wredni przeciwnicy, jak mogliście zauważyć, zżerają nam nasz pasek Devil Triggera. Także są bardzo wredne. I cóż, no i jeszcze poeksperymentuję jeszcze z ilością 50 klatek na sekundę, ale naprawdę szczerze wątpię, żeby to podziałało, i tak sobie myślę. Przeciwnikiem też nie jest jakoś szczególnie fascynujący. Ale powycinam te fragmenty, bo to nie ma sensu, żeby wam to pokazywać. Chociaż kiedyś tak zrobiłem. No, skoczmy tutaj. Miałem wyciąć, a nie wyciąłem i tak... Wjechało to na YouTube'a i już... YouTube niestety... ma jakieś dziwne ograniczenia i nie może z początku ani końca filmika usunąć fragmentów. Także dałem sobie z tym spokój, zostawiłem to tak, jak już jest. No jestem po prostu za leniwy, ale to też nie o to chodzi, już bym wrzucił to jeszcze raz, ale... też ma taki dziwny YouTube. Wcześniej kiedyś miał coś takiego jeszcze za czasów prastarego YouTube'a. Że można było podmienić plik. A teraz niestety trzeba będzie to wszystko usunąć i na nowo, ale... No tu właśnie przydałby się Trickster.
Udało się. Okej. Tu będzie... tu coś się otworzyło. Na którą to stronę? Tędy? No, tu mam takie śmieszne przedmioty. Co tutaj mamy? Angirudra chyba. Dokładnie. Na nowo muszę powbijać. Nie jest to łatwe. No tak to się możemy bawić bez końca. Okej, w końcu. Tu będziemy mieli hordę różnych. Yeah.
Następna fala. Dojechaliśmy z powrotem. Chyba będziemy mieli bossa. Na pewno. Od razu sobie zmienię styl. Dokładnie, Beowulfa. Czy Beowulfa? To jest jeden z dosyć trudnych, bardzo trudnych przeciwników. Tak, jego słabym punktem jest głowa. Oczywiście pierwszy raz nie będzie zachwycający. Ten atak jest też mocny.
Take the heat for my father. Come on, man. Cut me some slack. No okej, w końcu udało mi się go pokonać. No cóż, nie mamy jego broni ani nic z tych rzeczy. Ponieważ to normalne. On nie zginął, tylko uciekł. A później Vergil go zabije i będziemy walczyć z Vergilem, który ma wyekwipowane właśnie Beowulfa. To taki jak Ifrit, coś w tym stylu. No ciekawe jaka ranga. O. Nawet całkiem niezła. No i cóż, do zobaczenia i na razie w następnym odcinku.